Czym się w ogóle zajmuje geofizyka Toruń na terenie powiatu jarocińskiego? Co tutaj robicie? Na terenie powiatu jarocińskiego i pleszewskiego prowadzimy prace sejsmiczne na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i FX Energy. Operatorem jest PGNiG. Na czym polegają te prace, które są wykonywane? Rozkładamy sieć naszych czujników, fachowo zwanych geofonami, które rejestrują przyjście fali sejsmicznej wzbudzanej przez nasze wibrosejsy. Wszystkie dane trafiają do aparatury sejsmicznej, która jest takim centrum dowodzenia w polu. Następnie w toku dalszego przetwarzania danych i ich interpretacji jesteśmy w stanie określić budowę geologiczną danego obszaru. Nasze prace obejmują powiat Jarocin, gminy Kotlin, no i cały generalnie powiat i miasto Pleszew. 40 pojazdów lekkich, 10 pojazdów ciężarowych, większych, no i urządzenia te, które są jakby powiedzmy sercem naszych tutaj prac, to są te wibratory sejsmiczne. Praca nasza to polega na tym, aby zarejestrować sygnał, który będzie wysyłany z wibratorów w głąb ziemi. Aby to uzyskać, trzeba po prostu rozłożyć na powierzchni takie czujniki. To wygląda w ten sposób. W środku jest ceweczka, która odbiera sygnał w głąb ziemi. Taki sygnał jest odbierany z głębokości nawet do 5 km. Musi to być po prostu dobrze obite w ziemię. Tak, musi być styk tego z podłożem, tak żeby to było po prostu sztywne. No i to jest porozkładane, podpięte jest do tego typu kabla, tak jak tutaj mamy. Mamy takie właśnie centro tak zwane i to jest wszystko spięte. Jedno pojawiliście się na terenie miasta, wasze czujniki się pojawiły, wasze kable, pojazdy również. No niektórzy mieszkańcy z dużym taką dozą niepewności obserwowali to, co się dzieje. Czy to jest bezpieczne, te badania, które wykonujecie, czy te urządzenia, których korzystacie, są bezpieczne dla mieszkańców? Czujniki są pasywne, po prostu nie mają żadnego wpływu. W mieście, te które są rozkładane w mieście, bezprzewodowo wysyłają dane do aparatury. Poza miastem są połączone kablem telemetrycznym, takim specjalistycznym o naprawdę znikomym napięciu. Planujemy pracę do około marca przyszłego roku. No i na zmianie jest około 120 pracowników. Chciałem dodać, że geofizyka tutaj w Jarocinie już w przeszłości nieraz stacjonowała, więc myślę, że część mieszkańców już zna naszą działalność.